Niezwykle proste w obsłudze synergiczne urządzenia spawalnicze powodują, że spawanie staje się łatwe i dostępne niemal dla każdego. Znakomitym przykładem takiego łatwego w obsłudze miga synergicznego jest MiG 209 Alusynergia, którym można pospawać stal czarną, nierdzewną i kwasoodporną, aluminium i jego stopy oraz lutospawać. Dodatkowo można spawać zwykłymi elektrodami otulonymi oraz metodą TIG Lift. Proszę popatrzeć na ten czytelny panel sterowania w języku polskim. Przyciski na dole. Metoda spawania. Wybieramy miga synergicznego, MMA, TIG Lift. Kolejny przycisk. Dwutak, czterotak. Dla miga synergicznego bądź funkcja VRD dla MMA. Kolejny przycisk, wybór materiału, który będziemy spawać dla MiG-MAG. Stal czarna, drut samoosłonowy, stal nierdzewna, stopy aluminium, lutospawanie. Kolejny przycisk to wybór średnicy drutu dla metody MiG-MAG. Kolejny wybór osłony gazowej. Tym przyciskiem z kolei wysuwamy sobie drut bądź przeprowadzamy test gazu. Proszę popatrzeć, jakie łatwe jest ustawienie tej spawarki. Wybieramy mig synergiczny, dwutakt. Wybieramy na przykład stal czarną, czyli symbol FE. Średnica drutu, przypuśćmy 0,8. Ustawiamy gaz. W tym przypadku ustawimy sobie CO2. I teraz w zależności od grubości materiału, jaki mamy spawać, załóżmy, że będziemy spawać blachę o grubości 2 mm, jednym pokrętłem zmieniamy wszystkie parametry. W tym momencie możemy przeprowadzić próbne spawanie. Jeżeli prąd zadany przez maszynę będzie za duży, następuje przetopienie materiału, możemy go skorygować w dół. Jeżeli jest za niski, możemy go skorygować w górę. Dodatkowo doregulujemy sobie twardość łuku parametrem indukcyjność oraz możemy skorygować na minus bądź na plus napięcie. Pokazując ustawienia spawarki przed chwilką, wspominałem o funkcji VRD dla MMA. Co to są za funkcje? Jeśli ktoś nie wie, opowiem o tym na samym końcu filmu.
VRD. Co to za funkcja? VRD jest to funkcja stosowana w metodzie MMA, wprowadzająca albo zwiększająca bezpieczeństwo użytkowania w trakcie spawania. Spawacz, który spawa metodą MMA, ma najczęściej przewód masowy kleszczowy nieizolowany, który jest podłączony do jakiegoś metalowego elementu. I drugi koniec, w którym jest zamontowana elektroda, również nie jest izolowana. Może dojść do takiej sytuacji przypadkowego dotknięcia obu tych biegunów i do jakiegoś porażenia prądem. Po to, żeby do takich sytuacji nie dochodziło i w razie dotknięcia takiego przypadkowego obydwu biegunów, funkcja VRD powoduje to, że napięcie spada na tych biegunach do poziomu bezpiecznego, czyli najczęściej do około 12 V. Zapraszam również na naszą stronę internetową www.magnum-welding.com, gdzie znajduje się pełna oferta urządzeń marki Magnum. Proszę pamiętać, jak spawarka, to Magnum.